kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana. Witam Was, kochani. Dzisiaj rozpoczynamy trzeci tydzień naszych spotkań roradnich. Jest poniedziałek. Ciągle trwamy w rozmyślaniu nad Mszą Świętą. Dzisiaj Waszym i moim gościem jest Pani Aneta Szczepek, radna miasta i gminy Zagórz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Aneto, my mówimy dzisiaj o modlitwie wiernych. Wszyscy wiemy, że w Kościele jest taki moment, kiedy modlimy się za innych, kiedy polecamy. Nie myślimy tylko o sobie, ale też przychodzimy do Kościoła, by innych Panu Bogu powierzyć. Czy bycie radną to jest właśnie takie zatroskanie o innych? Na czym polega bycie radnym miasta i gminy Zagórz? Bycie radną polega na tym właśnie, żeby troszczyć się o mieszkańców danej miejscowości, a także i o mieszkańców gminy, w której mieszkamy. Ta troska, powiem tak, jest, ja bym chciała na wszystkim najlepiej, ale niestety bywają też czasy trudne, ponieważ niekiedy są przeciwności w stylu innych radnych, ale niestety serce, myślę, że moje, jak i każdego związanego z miejscowością daną, którą reprezentuję, jest tak ogromne, że pomagamy bezinteresownie oczywiście mieszkańcom dla ich dobra i dzielimy się tym dobrem. I reprezentuje Pani także naszą miejscowość, naszą parafię i wioskę na różnych spotkaniach, co też jest bardzo cenne, bo mamy swojego reprezentanta w władzy samorządowej. Wybrali Panią ludzie, prawda? Czy spotkała się Pani z taką też wdzięcznością za to, co Pani robi tutaj dla nas, ile Pani serca w to wkłada? Tak, spotkałam się z wdzięcznością, ponieważ każdy jest dla mnie życzliwy w naszej miejscowości. Każdy też do mnie zwraca z jakimiś prośbami, z uwagami, które też przyjmuję, toleruję, bo zawsze to działa jednak w dwie strony. Ale są ludzie życzliwi i widać o naszej miejscowości i staram się być dla nich życzliwy. Czyli warto być dobrym, prawda? Warto być dobrym, warto się dzielić tym dobrem. Nawet zawsze uśmiech kogoś, kogo spotykamy, jest taki bardzo cenny, bo wiemy, że ta osoba jednak o nas myśli, pamięta i że jest wszystko pozytywnie. No właśnie, bo w czasie modlitwy wiernych człowiek nie przedstawia Panu Bogu tylko siebie, bo wtedy bylibyśmy podobni do tego faryzeusza, ale często jak ten celnik przychodzimy do świątyni i modlimy się za innych. Czy udało się Pani już, bo to 3 lata, tak? Czy już 2 lata? Ile dwa Pani? Lata. 2 lata. Przez te 2 lata jakąś jakieś małe swoje sukcesy osiągnąć tutaj w naszej miejscowości? Myślę, że tak, bo wszyscy kojarzą to jeszcze jak nie płomrę, no to jest kwestia szkoły w Zachutyniu. No tak. To jest dla dobra dzieci, rodziców i całej miejscowości oczywiście, bo tak jak zawsze to mówili starsi, ja też popieram tą sytuację, że szkoła i kościół w miejscowości to jest to, co powinno w każdej miejscowości być. To jest takie serce wioski. Później początek budowy remizy dla strażaków OSP, czyli kolejne dobro przekazane. Tu gdzież niegdzie drogi, teraz drogę robimy w kierunku ODJ, czyli też kwestia mieszkańców, którzy przez 50 lat chodzili praktycznie po błocie i po kamieniach, będą mieć wreszcie godny asfalt i godnie przejadą tamtędy. No i są też takie małe moje w sumie poza radną jeszcze takie sukcesy, czy nie sukcesy, no dobra, które chcę rozdawać. To jest kwestia, już drugi rok występujemy z akcją Podziel się z nami na święta. Pomagamy dzieciom w domu pomocy w starej wsi. Tym dziś zajmują się siostry służebniczki na Święcie Maryi Panny. No i one nie chcą pieniędzy, chcą dary. Tak jak już widzieliście, przed kościołem zbieramy. W tamtą niedzielę zbieraliśmy, w tą niedzielę będziemy też zbierać rzeczy higieniczne, rzeczy, podręczniki, książki edukacyjne, tak. Słodycze, żeby te dzieci miały chociaż szczęście. Parafianie bardzo pięknie odpowiedzieli na tą akcję, bo bardzo dużo tych darów. Zauważyłam dzieci z naszej szkoły też, owszem, jak byłam w naszej 6. klasie ostatnio, bo przynosiłam tam dary z Ternawy od koleżanki, to jest pół 6. klasy, cała podłoga wyłożona darami od naszych mieszkańców, naszych dzieci, naszych nauczycieli. Czyli można powiedzieć, dziel się dobrem, to dobro do Ciebie wraca. 2 razy, tak. Tak. Widzicie, jak to jest ważne, żeby w czasie Mszy Świętej przychodzić ze swoimi intencjami. Nie tylko modlić się za siebie, ale też prosić za innych, bo zawsze wokół nas są ludzie, którzy mają jakieś potrzeby i którym warto pomóc.
Czasami niematerialnie, ale po prostu pomyśleć o nich przed Bogiem, pomodlić się i przedstawić ich Panu Bogu. Ja bardzo dziękuję. Dzisiaj waszym i moim gościem była pani Aneta Szczepek, radna miasta i gminy Zagórz. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy trzeci tydzień naszych spotkań roradnych. I muszę powiedzieć, że jestem z was bardzo dumny, bo trwacie pięknie, odsyłacie swoje odpowiedzi. To znaczy, że chcecie się pięknie przygotować na święta Bożego Narodzenia, a one już bardzo, bardzo blisko. Ostatnio w piątek mówiliśmy o wyznaniu wiary, o credo, czyli o tym, że publicznie wyznajemy wiarę. I jesteśmy ciągle w czasie liturgii Słowa Bożego, a ona dzisiaj jeszcze się nie kończy, bo dzisiaj chcemy powiedzieć sobie o takiej szczególnej modlitwie, która nazywa się modlitwą wiernych. Do Kościoła przychodzimy, by Panu Bogu podziękować, przychodzimy Pana Boga uwielbiać. W akcie pokuty przepraszamy za nasze grzechy, ale jest taki moment mszy świętej, kiedy też możemy przedstawić Panu Bogu swoje prośby. I właśnie odbywa się on po wyznaniu wiary, kiedy kapłan mówi: zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy. I bardzo często kapłan wypowiada różne modlitwy za różnych ludzi. On na przykład: mam kartkę na dzień dzisiejszy. Dzisiaj w kościele modlimy się za papieża, biskupów, kapłanów. Modlimy się za prześladowców kościoła, za rządzących na świecie, za małżonków. Modlimy się za zmarłych. No i oczywiście za wszystkich zgromadzonych na mszy świętej. Modlitwa wiernych jest bardzo ważna, bo w czasie tej mszy świętej, kiedy uczestniczymy, możemy Panu Bogu powiedzieć, o co Go prosimy szczególnie. Jakie teraz przeżywamy sytuacje, co chcemy Panu Bogu powiedzieć. Takim pierwowzorem modlitwy wiernych jest modlitwa, którą Kościół odmawia w taki bardzo wyjątkowy dzień w roku, jedyny taki dzień w roku, a ten dzień to Wielki Piątek. I wtedy jest 10 takich bardzo ważnych wezwań za Kościół, za rządzących, za papieża, za prześladowanych. I właśnie w czasie każdej mszy świętej naśladujemy tą modlitwę z Wielkiego Piątku i zanosimy ją do Boga w różnych intencjach, nie myśląc tylko o sobie, ale może szczególnie o tych, którzy potrzebują teraz najbardziej mojej modlitwy. No właśnie, pomyśl dzisiaj przed snem i poproś Pana Boga za tych ludzi, których masz wokół siebie. Pomyśl o innych, o ich potrzebach i do Pana Boga zanieś taką modlitwę. W kościele, kiedy się modlimy, kapłan najczęściej mówi po wezwaniu: Ciebie prosimy, a my odpowiadamy: wysłuchaj nas, Panie. Dlatego tą modlitwę nazywamy modlitwą wszystkich wiernych, bo wszyscy w niej uczestniczymy. No dobrze, czas zadać wam dzisiejsze pytania. Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że uważnie słuchaliście. Powiedzcie, jaki jest taki wyjątkowy dzień w roku, jaką on ma nazwę, kiedy cały Kościół modli się w takiej szczególnej modlitwie wiernych? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, powiedzcie, jakie słowa odpowiadamy na wezwanie kapłana: Ciebie prosimy. I co my odpowiadamy? Ja bardzo serdecznie wam dzisiaj dziękuję. Gratuluję wam wytrwałości. No i zapraszam, żebyśmy ten tydzień rorad i jeszcze 2 dni następnego tygodnia wytrwali, by pięknie przygotować się do Bożego Narodzenia. Żegnam się dzisiaj z wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.